Witam. Dzisiaj przedstawię wam 12 ciekawostek o Killerze B. Zapraszam. Jego imię jest nawiązaniem do grupy rapowej Wu-Tang Clan, których często nazywano Killer Bees. Gdy walczył z taką, zacytował Muhammada Ali, konkretnie fruwać jak motyl, a żądlić jak pszczoła. To nie jest jedyne odniesienie do pszczół z tą postacią. 8 w języku japońskim wymawia się hachi i dokładnie tak samo wypowiada się słowo pszczoła. Pseudonim tej postaci również może być zapożyczeniem z drużyny wrestlingowej o nazwie The Killer Bees. Urodził się 15 maja, a jego grupa krwi to B. Gdy go poznaliśmy, miał 192 cm wzrostu, ważył 87 kg i miał 36 lat. Pomimo tego, że pochodzi z Kumogakure, to używał 2 z 7 mieczów Kirigakure, Kubi Kiribocho w walce z Taką oraz same HD, którą odebrał Kisame. W wywiadzie z 2012 roku Kishimoto powiedział, że jeden z jego byłych redaktorów lubił wrestling, dlatego też postanowił on dodać postać, która będzie to odzwierciedlać. Opanował 3 podstawowe natury czakry: błyskawicy, ognia i wody, a także dodatkowo uwolnienie yang. W 542 chapterze mangi włosy killera wyglądają różnie, raz ma dłuższe, a raz krótsze, a jest to dosłownie ta sama scena. Killer Bee w Boruto jest ostatnim nam znanym istniejącym Jinchuriki, no przynajmniej przez jakiś czas. Jego data urodzin daje mu znak zodiaku byka, a głowa Gyukiego przypomina właśnie głowę byka. Kishimoto stwierdził, że czasem ma problem z pisaniem dialogów Killera Bee, ponieważ chciałby te zawsze się rymowały. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!